Telewizja w Polsce.pl, Piotr Barełkowski, witam w moim wieczorze i dziś temat dnia, jakże ważny, Polska się dusi. Ze mną w studio Wojciech Kubalewski, Zieloni, pan Dariusz Szwed, Zielony Instytut, dobry ekolog. Wieczór. Proszę państwa, Polska się dusi i rozmawiamy o smogu, rozmawiamy o tym, jak z nim walczyć, co to jest i dlaczego w Polsce przybrał takie poważne rozmiary. Jesteśmy, przypominam państwu, jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów na świecie. Obok Bułgarii, Chin, w Polsce są takie miejsca, gdzie naprawdę nie warto żyć. Do takich miejsc należy, przypominam, Żywiec. Proszę państwa, a tu ferie, tak. Zacznijmy od tego, co powoduje smog i dlaczego z nim walczymy. Zacznijmy od takiego, od genezy, od samego początku. Panie Wojciechu. Smog ma różne przyczyny. Jedną z nich, najpoważniejszą, jest niska emisja. Gazy i pyły wydobywające się z palenisk domowych, z kominków. Inną z przyczyn jest ruch samochodowy, co szczególnie wpływa na jakość powietrza i na zawartość smogu w powietrzu w dużych miastach. Pyły unoszące się podczas podróżowania samochodem. No i dlaczego z nim walczymy, panie Dariuszu? Dlatego, że moim zdaniem jest to obciach w XXI wieku, żebyśmy, tak jak możemy napić się wody z kranu i mieć się dobrze, to nie możemy oddychać powietrzem. Na przykład swoje dzieci musimy przed tak zwanym świeżym powietrzem chronić. Na przykład w przedszkolu mówiąc, że dzisiaj nie wyjdziecie, bo na zewnątrz smog. I to nie smog krakowski, tylko smog węglowy. Bo rzeczywiście to, o czym wspominał mój przedmówca szanowny, smog jest wynikiem co najmniej dwóch, a nawet trzech źródeł. Jeden to jest właśnie palenie węgla albo odpadów węglowych i odpadów komunalnych. Transport drogowy, który niestety w Polsce mamy na bardzo złym poziomie, w sensie mamy bardzo dużo starej daty samochodów. Bez tej normy Euro 5, prawda? Ale to nawet nie to. Także tramwaje są właściwe. A no, czy autobusy, tak. Transport zbiorowy, ale czy piechota, czy rowery. Natomiast kluczowe jest to, jeszcze nazywam to naszą taką aferą tutaj, jeśli chodzi o transport indywidualny, że wycinamy w samochodach filtry. Filtry, które powinny te cząsteczki wyłapywać i co ważne, te samochody są rejestrowane. W związku z tym egzekucja nawet istniejącego prawa w Polsce niestety pozostawia wiele do życzenia. Drodzy państwo, zobaczmy teraz zdjęcie smog. Tu tak dowodnie przekonamy się. Jest bardzo prosty rysuneczek. Przekonamy się, na co szkodzi smog. Te wszystkie substancje emitowane, jak tutaj panowie mówili, w różny sposób do atmosfery, czy to z naszych palenisk domowych, zobaczmy to zdjęcie, powodują problemy z mózgiem, bóle głowy, niepokój, to są migreny, to są różne problemy właśnie z naszym mózgiem. Oczy, to działa na nasze oczy, to są bardzo delikatne struktury, znacząco je podrażnia, nos i gardło, alergie, podatność na różne schorzenia górnych dróg oddechowych, płuca, serce, zawały, proszę państwa, to też jest pokłosie smogu. No już nie mówimy o tym, jakie to ma znaczenie dla kobiet w ciąży, dla płodu. To są dramatyczne skutki, także dla naszej skóry. I to warto sobie zapamiętać. Ten wykres pokazuje nam, czym my ryzykujemy. Co powoduje to, że w całej Polsce nie da się oddychać. To jest chyba najważniejsza, to dzisiaj po raz piąty chyba w tym programie mówię, najważniejsza sprawa, bo co może być ważniejszego od naszego zdrowia, od tego, żeby było czyste powietrze. No i co powinien robić rząd, czy pomysł Mateusza Morawieckiego, zacznijmy od samej góry, żeby była ta nocna taryfa na energię elektryczną, żeby w ten sposób ogrzewać domy, żeby to stało się powszechne. Czy to jest dobry trop? Co powinien robić rząd, co robi i jak państwo to oceniają? W pierwszym rzędzie należy powiedzieć, że metod walki ze smogiem musi być więcej niż jedna. Smog ma różne źródła, różne przyczyny i jest rozmaity. Są różne smogi. Są smogi zimowe, smogi letnie i należałoby
rząd powinien działać wielofrontowo, wielowątkowo. Z jednej strony powinniśmy obniżać zużycie energii, ocieplać budynki, z drugiej strony ograniczać indywidualny ruch samochodowy, rozwijać komunikację publiczną, nie tylko w dużych miastach, ale i w ośrodkach podmiejskich. No to są poważne procesy rozłożone na lata. To pan mówi o takich procesach, no, niemalże historycznych. Oczywiście. Jak tutaj ludzi namówić do tego, żeby chcieli przechodzić do transportu publicznego? Sam się włączyłem do tej akcji. Mam wielu przyjaciół, którzy już tak działają, ale to nie jest ruch masowy ciągle. Są tacy, którzy mówią, że PiS będzie rządził jeszcze 4 kadencje, więc czasu może mu wystarczyć na wszystkie te działania. Natomiast panowie wspomnieliście, że to są procesy długofalowe, ale podobnie w przypadku programu 500+, flagowego programu obecnego rządu, wydajemy 20 miliardów, około 20 miliardów rocznie i wspólnie cieszymy się, bo ja podzielam tę radość, że dzietność w Polsce wzrasta o około 15 tysięcy osób, czyli urodziło się dodatkowo 15 tysięcy obywatelek i obywateli. A proszę spojrzeć, z drugiej strony, i to jest ta dramatyczna strona tego medalu, 45 tysięcy osób w Polsce co roku ginie przedwcześnie z powodu smogu. Trzykrotnie więcej osób ginie z powodu smogu, niż rodzi się z powodu... Przerażająca statystyka. Prawda? Ja współpracuję z prezydentem Biedroniem w Słupsku. Miasto Słupsk to jest około 90 tysięcy osób. W ciągu 2 lat, gdyby tylko mieszkańcy naszego miasta, na szczęście my nie mamy smogu w Słupsku, ale statystycznie mówiąc... Szczęśliwcy jesteście z nadmorza. Udaje nam się. To znaczy podejmujemy pewne działania, ale wiatr nam bardzo z nadmorza pomaga. W ciągu 2 lat, gdybyśmy tylko w Słupsku brali pod uwagę te śmiertelne przypadki, zniknęłoby to miasto. Czyli 90 tysięcy osób, to są 2 lata, znika jedno średniej wielkości miasto. Dlaczego rząd, i to jest ten postulat, o którym też rozmawialiśmy wspólnie, bo to jest postulat wielu środowisk, dlaczego nie wydać takich samych 20 miliardów złotych, które wydajemy na te 15 tysięcy nowonarodzonych obywatelek i obywateli, na ochronę zdrowia tych 45 tysięcy, ta sama kwota. Dlaczego akurat 20 miliardów? Policzyliśmy w Zielonym Instytucie wspólnie z doktorem Ludomirem Dudą, który jest ekspertem w sprawie efektywności energetycznej, że żeby docieplić wszystkie budynki w Polsce, to jest około 5 milionów budynków takich jednorodzinnych i jeszcze dodatkowo kilkaset tysięcy większych budynków. Wystarczyłoby 200 miliardów, czyli w 10 lat... 200 miliardów. Tak, czyli potężne. Ale w 10 lat, jak to rozkładamy po 20, znika nam kwestia smogu. Pan redaktor mówi, że suma potężna. Panie redaktorze, w energetyce setki miliardów to są normalne inwestycje. To znaczy, jeżeli my chcemy oddychać czystym powietrzem, jeżeli chcemy pić czystą wodę, to my musimy wydawać dziesiątki miliardów. No, najważniejsze jest chyba, jeżeli chodzi o walkę z niską emisją, żeby ludzie przeszli na te nowoczesne kotły i na gaz. To są dwa kierunki, które wydają się tutaj być najbardziej pożądanymi, prawda? To szczególnie w krótkim okresie, skoro już mówimy o tym, że na wielowątkowe i długookresowe działanie możemy dzisiaj nie mieć czasu, ani czynniki polityczne sprawne nie mają na to może specjalnej ochoty. Choć kto wie, jeżeli większość polskich kobiet usłyszy głośno informację o tym, że większość przypadków autyzmu bierze się z faktu, że kobieta w czasie ciąży oddycha smogiem. Czy państwo to słyszą? To... Większość przypadków autyzmu bierze się stąd, że kobieta w czasie ciąży oddycha smogiem. I możliwe... Państwo, to są czy są ważniejsze rzeczy do powiedzenia w tym programie? Rozumiecie to państwo? Może jeszcze jedna liczba. Mówimy o ofiarach śmiertelnych smogu co roku w Polsce. To jest około 50 tysięcy osób. Na świecie tych ofiar jest 2 miliony. To są liczby, które naprawdę robią wrażenie i nie możemy się tym nie przejmować. Ale możemy zrobić z tym również świetny biznes, bo myśmy powiedzieli sobie tutaj, że 45 tysięcy osób mogłoby w Polsce nie umierać, gdybyśmy nie mieli smogu. To są w większości ludzie czynni zawodowo. Gdybyśmy zrobili cały rachunek i nie spoglądali tylko na 200 miliardów, jakie jest niezbędne, żeby w ciągu 10 lat ocieplić wszystkie polskie budynki, to mogłoby się okazać, że utrzymując tych wszystkich ludzi, te rzesze, te tysięczne rzesze ludzi przy życiu i przy zdrowiu, uzyskalibyśmy określone wpływy z podatku PIT i z innych podatków do budżetu, więc nikt tutaj nie robi tego rachunku. Ale mało. Oszczędzanie energii się zwraca. To nie są pieniądze, które pójdą w powietrze. Zainwestowane 20 miliardów w
ciągu 10 lat się zwróci w postaci obniżonych rachunków u ludzi, którzy mają docieplony budynek. Ja mieszkam w takim budynku wielorodzinnym, bloku tak zwanym, który dociepliliśmy ubiegłego lata i ja jednego kaloryfera już w ogóle nie odkręcam, w ogóle. W związku z tym to pokazuje, jaki jest potencjał, że możemy obniżyć nasze rachunki o połowę, czyli inwestycje w efektywność energetyczną to jest nie tylko miejsca pracy, o których wspomniał mój szanowny przedmówca, ale to także jest zaoszczędzone pieniądze w budżecie rodzin, czyli likwidacja ubóstwa energetycznego. Zobaczmy, drodzy Państwo, w tle naszej rozmowy mapę. Polski alarm smogowy, jest taka mapa, która pozwala nam zorientować się, jaka jest sytuacja w jakich miastach. Polecamy Państwu tą stronę, bo trzeba wiedzieć. A jesteśmy w takiej sytuacji, że przecież smog był naszym problemem, ja pamiętam, już od lat 70. Gdzieś już widzieliśmy, przejeżdżałem przez Katowice, to zawsze lekko to odchorowywałem. Więc czy jest tak, że ten problem towarzyszy nam od lat, a w tej chwili dopiero dostaliśmy termometr? Czy może jest taka sytuacja, że my żyjemy z tym problemem? On może nawet teraz jest w mniejszym stopniu, nie tak poważny, ale teraz mamy ten termometr. Czy to nie jest tak, że smog morduje nas od dekad? Z pewnością tak jest, ale społeczne zmiany, polityczne zmiany, gospodarcze zmiany nie zachodzą wtedy, kiedy nie ma świadomości problemu. Nie wiedzieliśmy. Partia Zielonych od 2004 roku, działająca w Polsce, od samego początku tematyzowała kwestię smogu. Nikt tego nie chciał słuchać. Dopiero dzisiaj z niekłamaną radością mogę mówić o tym tutaj na antenie. Unia Europejska, która dała nam tutaj limit pewien, do którego to czasu pozbyć się pewnych problemów. Pan redaktor wspomniał o termometrze i ubiegły minister środowiska w ubiegłej kadencji PO-PSL podniósł limity. Znaczy w momencie, kiedy termometr wskazywał temperaturę, to podniósł podniósł skalę. Termometr zamiast przeskalował. Zamiast przejąć tą sprawę. I właśnie to jest problem, że politycy twierdzą, bo ja też jestem politykiem, ale bardziej się zajmuję polityką lokalną w Słupsku, wskazują, że powietrze czy woda jest ważne, natomiast nie realizują programów, które by rzeczywiście tę jakość powietrza poprawiły. I my mamy z tym problem, że inaczej, to jest ogromna szansa, że pojawiły się alarmy smogowe, bo pan redaktor wspomniał przed chwilą o stronie Polskiego Alarmu Smogowego. To jest ogromna nadzieja na to, że te alarmy w poszczególnych miastach zaczną naciskać na wszystkie partie polityczne i tak się dzieje, żeby przyjmować tak zwane uchwały antysmogowe. No właśnie, proszę Państwa, wejdźmy teraz na drugą stronę, radar smogowy Tarnowo-Podgórne. No i tutaj trochę prywaty, to jest radar smogowy zainstalowany w mojej gminie, gdzie pomieszkuję, drodzy Państwo. No zobaczcie Państwo tą mapę, trochę ją przybliżmy i teraz zobaczcie, jest wieczór, to są urządzenia, tam jest kilka urządzeń w tej gminie zainstalowanych. Przybliżmy troszeczkę tą mapę i zobaczmy, w trzech miejscach jest przekroczony już, widzicie te ciemno-czerwone plamy, to jest stan alarmowy. Tam już nie żyją ludzie właściwie, dokładnie, tak? Tam właściwie ludzie już nie żyją. To jest stan alarmowy, gdzie na przykład można by zamknąć szkołę, tak, gdzie na przykład powstrzymać osoby starsze przed wychodzeniem, tak, bo przecież one są narażone na różne choroby. Ale też ludzie idący do pracy są narażeni na to, że na przykład nie dojdą do pracy, bo na przykład zachorują na chociażby grypę, bo to jest też trochę tak, że my nie mamy świadomości, że podrażnienie naszego układu oddechowego wywołuje kolejne efekty. Więc to nie jest tak, ilość dni czy lat, jakie tracimy przez to, że ludzie nie mogą iść do pracy ze względu na zły stan zdrowia, to jest przeliczalne, znowu, podobnie możemy to przeliczyć, na konkretne pieniądze. Drodzy Państwo, w tym podpoznańskim przedmieściu ludzie mają poważny problem. I teraz tak konkretnie, no bo chcemy coś zmienić, czyli możemy apelować do wójta, do gminy, no żeby jakoś przeciwdziałali. Możemy poprosić go o informowanie społeczeństwa. Możemy
inspirować różne programy. Są stosowne dotacje państwowe. Tak. Wymiany kotłów. To jest teraz ważna rzecz. No i znowu zapytam, jak panowie w tym kontekście tej grupy działań, którą tu i teraz możemy podjąć, oceniają pomysł Mateusza Morawieckiego. Czy to jest dobry trop, żeby obniżyć tą taryfę nocną, żeby ludzie mogli ogrzewać za małe pieniądze piecami elektrycznymi? Niestety, i to przeanalizowały alarmy smogowe, to nie jest taryfa, która daje tańszy prąd. Te oferty już były na rynku. Tak. To jest troszeczkę malowanie na zielono fasady, dlatego że na rynku już jest dużo ofert, które są znacznie bardziej atrakcyjne dla użytkowników. Natomiast ludzie nie przerzucą się na prąd, jeżeli nie zobaczą, że to rzeczywiście faktycznie jest taniej i wygodniej. I dla większości ludzi to jest bariera mentalna. W związku z tym na pewno aktywność samorządu to jest kluczowa, żeby wspierać ludzi w tej zmianie. Natomiast... Nawet propaganda samorządu, tak, tylko, informowanie tylko ludzi, panie redaktorze, żeby było głupio, już dzisiaj to w programie mówiłem, żeby było głupio sąsiadowi po prostu palić świństwem, bo go ktoś pokaże palcem. Tylko problem to już tylko jest o to zaufania, bo jeżeli ludzie zmienią sobie ogrzewanie na elektryczne, a nie wiedzą, jakie przepisy będą obowiązywały za rok, za dwa, za trzy lata, to ludzie nie zrobią tego, bo się boją, że w tym roku zapłacą 3, a za rok zapłacą 5, a może 10 tysięcy. Mało, już tak było. Tak było z tak zwanym ekogroszkiem, który ma z ekologią nic nie ma wspólnego. No ale znacząco zmienia jednak skalę emisji różnych toksycznych substancji. Różnie bywa. Bywa taki ekogroszek, że podnosi emisję. No to już jakość surowca. Więc tak. W tym sensie jakość na przykład paliw, o którą teraz walczymy, bo jak pan redaktor i pan razem tutaj działamy, wiemy, obecnie batalia toczy się o tak zwane jakościowe standardy dla paliw, tak. Bo jeżeli pan wjeżdża na stację paliw, to jest regulowany rynek paliw. My wiemy, co wlewamy do baku samochodu. W momencie, kiedy wjeżdżamy na skład opału, to nam mogą sprzedać błoto, mogą nam sprzedać pomieszane z piaskiem cokolwiek i my nawet nie wiemy, co to jest. Mokrym, złej jakości węglu z terenów Ukrainy dawnej, prawda? Ale z Polski, ale tak samo z Polski. Dlatego, że polskie kopalnie zaczynają w coraz większym stopniu kopać już te gorsze sorty, że się tak wyrażę, szukają jakby jeszcze możliwości zarobkowania. Natomiast to nie jest, powiedziałbym, to jest brudny biznes. Mhm. Na to nie możemy pozwolić. Czyli zmiana kotłów, programy samorządowe. Ale to jakość jest paliw. Jakość paliw. Monitoring i docieplanie budynków. Tej jakości, docieplanie budynków. To jest kluczowe. Co by pan jeszcze rozwijanie dorzucił? Komunikacji zbiorowej, systemy aglomeracyjne, komunikacja miejscowości podmiejskich z centrum dużych miast. To jest w wielu regionach Polski kluczowe zagadnienie, żeby zredukować ruch samochodowy. No bus pasy na przykład są takim świetnym przykładem, gdzie na przykład w Warszawie nadal mamy system bus pasów, który nie jest systemem, bo są podzielone te bus pasy. Gdyby autobus mógł cały czas jechać bez zatrzymania się, bez korków, to wtedy więcej osób z chęcią przesiadłoby się do autobusu. Są kary. Są kary dla tych, co palą śmieciami, którzy są szkodnikami. No można takie kary wyegzekwować poprzez straż gminną, straż miejską. To jest bardzo trudne. No, Katowice dzisiaj wprowadziły z nawet dronami. To się monitoruje. Tak. I rzeczywiście w ciągu pierwszych 2 godzin udało im się już pierwszy mandat wręczyć. Tylko pytanie, czy to jest droga. No ale panie wtedy... Dariuszu, jak się zbada palenisko, no to można sprawdzić, co tam było. Ta. Nawet historycznie palone. Ta. Tylko że ludzie mogą nie wpuścić do domu, mają do tego prawo. Problem jest innej natury. Moim zdaniem do ekologii nie możemy ludzi przymuszać, tak tylko ludzi musimy zachęcać. No ale wielu wójtów, ja tutaj korespondowałem z moim wójtem, Tadeuszem Czajką, mówi, że trzeba denuncjować, trzeba informować o tym, kto pali. Ja wtedy straż gminna się zamelduje i rozwiąże problem. Denuncjowanie w Polsce może nie być sportem narodowym. I ja się z tego w sumie cieszę. Ale są inne, bardzo skuteczne metody. No, na przykład edukacja w szkołach. Nikt tak nie przypilnuje rodzica, jak dziecko przychodzące ze szkoły i pytające się, ale dlaczego wkładasz to do pieca? Dlaczego ja to dostaję do picia? Dlaczego ja muszę to jeść? Szkoła. Absolutnie. Dobra, nowoczesna, otwarta na nowe odkrycia. Mamy teraz jakieś zajęcia? Szkoła. Czy w jakimś programie jest taka edukacja? Nie. Panowie się na tym znają. Nie ma tego w sposób rzetelny, rozbudowany. Fińska szkoła, bo żebyśmy jakiś pozytywny przykład podali.
zaczyna się nastawiać nie na wiedzę, czystą zbieranie informacji, bo to można zrobić w internecie. Wchodzimy Google i mamy każdą wiedzę. Tylko na rozwiązywanie problemów. Czyli na przykład zrobić zajęcia. Dzieci, mamy brudne powietrze. Co byśmy zrobili, żeby mieć czyste powietrze? I dzieci zaczynają ze sobą rozmawiać, poszukiwać rozwiązań. Czyli w ogóle system edukacyjny musi zostać nastawiony na takie rozwiązywanie problemów. Czyli edukacja, zbierzmy to. Ale, tak? Ale na przykład proszę spojrzeć, właśnie w Markach w tym roku powstanie szkoła zeroenergetyczna. To znaczy, że ona będzie tak docieplona, tak dobrze zbudowana, a jednocześnie będzie miała własne źródła odnawialne, że dzieciaki, które idą, młodzi ludzie, którzy idą do tej szkoły, będą przynosili tę wiedzę z powrotem do domu. To piękne, ale obawiam się, że to jest wisienka na torcie. Obawiam się, że to jest drobiazg w skali, w morzu niewiedzy. Dlatego w morzu powinniśmy wszystkie ignorancji na ten temat. Ten sposób, ale proszę zauważyć, że tych palenisk, w których palimy nie wiadomo co, w Polsce jest miliony. Tak. I mamy też rzeszę milionową uczniów różnych kategorii wiekowych. Jeśli ci wszyscy uczniowie wrócą do domu z taką wiedzą, to będziemy mieli przełożenie ilości w jakość, prawda? Jeżeli połowa z tych palenisk zacznie palić czymś przyzwoitym albo zostanie wymieniona na lepszy sprzęt, na lepszy piec, to my to odczujemy. Czyli na pewno edukacja, tu chyba nie ma dwóch zdań, na pewno edukacja jest ważna i przyda się. Ale o co apelować do władz gmin? Jakby panowie tutaj najcelniej sformułowali takie postulaty? Ja mam jeden apel, pół żartem, pół serio. Rozmawialiśmy tutaj również trochę o tym, żeby unikać jeżdżenia samochodem i korzystać z komunikacji publicznej. Tak zrobiłem, przyjechałem tu autobusem. Władze miasta Warszawy, że tak powiem w tryndzie, apelowały do obywateli, do mieszkańców Warszawy, żeby zrezygnowali z samochodu i przesiedli się do autobusu. Były dni darmowe, pamiętam. Wie pan, gdzie oni to robili? W autobusie. No tak. Czyli to nie dociera do tego. Zamiast ten apel opublikować w rozmaitych stacjach radiowych, które są słuchane w indywidualnych samochodach, to on, ten komunikat był wyświetlany w autobusie pan, do ludzi, którzy już jechali autobusem. Dokładnie tak było, bo wsiadłem do tramwaju i jakiś student zwrócił mi uwagę, niech pan nie odbija. Ja, ale dlaczego? No, nie, bo dzisiaj jest dzień bez. Tak. I to dopiero właśnie. Ale proszę zwrócić uwagę, tak że tego typu akcje jak ta są reklamą jeżdżenia autobusem w autobusie, które jest kompletnym idiotyzmem, mogą udowodnić, w cudzysłowie, że edukacja nie ma sensu, że informowanie społeczeństwa i apelowanie do społeczeństwa nie ma sensu. Bo zła edukacja, zła propaganda i informacja w niewłaściwym miejscu niczego nie robi. Czyli działaniom gmin, urzędów wojewódzkich, sejmików i parlamentu musi towarzyszyć społeczna kontrola i przyglądanie się tym działaniom osób, które się trochę na tym znają. Przyjmy na nasze gminy. One są teraz w przededniu wyborów. Szczególnie wrażliwe na takie parcie. Ale na pewno musimy też zwrócić uwagę na coś, co wyliczyli niedawno eksperci. Dopłacamy do węgla co roku w okolicach 8-9 miliardów złotych. I teraz chodzi o to, żeby te pieniądze przekierować z niewydobywania tego błota, bo często to już jest naprawdę najgorszy sort. To są te floty, to są te muły i przekierować je na przykład na dotacje docieplania budynków. Proszę państwa, na koniec jeszcze łączymy się z naszym ekspertem Jerzym Juszczyńskim, który dobija się do nas, bo chce jeszcze zabrać głos. Panie Jerzy, słuchamy pana. Jeszcze raz witam moich tutaj interlokutorów. Chciałbym jednak panom przypomnieć, że smog jest w tej chwili w okresie jesienno-zimowym problemem dla Polski, a ruch samochodowy to jest 10-15% generalnie i w zasadzie nie ma większego znaczenia. Mówmy o tym, co można zrobić w tym roku, w następnej zimie, żeby ograniczyć smog, który jest głównie związany z niską emisją z okresem jesienno-zimowym. I wydaje mi się, że rozbieganie się na te poboczne różne wątki uniemożliwia nam złapanie byka za rogi. Dziękujemy panie Jerzy. Ważny głos. Jerzy Juszczyński, Polski Klub Ekologiczny. Panowie, pewnie się nie zgodzicie do końca. Na przykład nie zgodzę się w Warszawie. W Warszawie głównym problemem jest jednak transport, gdzie też musimy pamiętać o tak zwanym smogu wtórnym.
gdzie na przykład samochód przejeżdżając po ulicy wznosi ten kurz, pył. Tak. Ostatnie zdanie, panie Wojciechu. Problem smogu jest bardzo skomplikowany. Nasz gość offline czy online ma rację. My musimy po prostu to dokładnie zbadać, policzyć. W każdym miejscu sytuacja wygląda inaczej i do każdej sytuacji zastosować adekwatne narzędzia. A ja teraz mówię do państwa, błagam was, uderzajcie do swoich samorządowców. Absolutnie. Oni naprawdę mogą coś z tym zrobić. I zajmijmy się własnymi sprawami, zajmijmy się też własnym paleniskiem. Każdy z nas może ograniczyć tą spiralę śmierci, jaką jest smog w Polsce. Polska się dusi, proszę państwa, i widzowie telewizji w Polsce.pl nie mogą zostać wobec tej sprawy obojętni. Ja już niestety dziękuję państwu, zostańcie z telewizją w Polsce.pl, ale nasz wieczór się kończy. Piotr Barełkowski, bardzo za niego dziękuję. Do zobaczenia.